Cześć, jestem Trim i do Was w kolejnym filmie. Dzisiaj się zajmiemy tematem serwera Grunwald, czyli tego kontrowersyjnego serwera, który GameForcz parę dni temu otworzył, serwera eventowego. Ale najpierw, ponieważ pewnie jest część osób, która specjalnie nie śledzi forum PL-owego, może, może ich ta informacja ominęła, najpierw Wam przedstawię samą teorię, czym w ogóle ten serwer jest. Więc tak jak Wam wcześniej wspomniałem, jest to serwer eventowy, serwer specjalny. Nie jest to taki normalny, regularny serwer, jak mamy teraz, między innymi Etolin, na którym gram, tylko serwer, który będzie przez parę miesięcy, potem zostanie zamknięty i zostaną podsumowane nagrody. Start serwera był 22 listopada o godzinie 10 i będzie on trwał do 31 stycznia 2020 roku, więc czasu jest mało. I celem tego serwera tak naprawdę jest zdobywanie punktów rangi, ponieważ jest to serwer ogłoszony dumnie, że to jest serwer PVP. Czyli liczone za każde zabójstwo jest, są punkty specjalne, które potem są podsumowywane i będą rozdawane nagrody, które są naprawdę genialne. Teraz je w sumie widzicie, jak one wyglądają. Tam m.in. widzicie chyba najlepszą rzecz, która jest, czyli broń z Zodiaku, znaczy broń, która jest podobna do broń Zodiaku na 105 level. To jest broń na 105. Ze, ze średnimi obraże 60% i tam umki minus 30 możemy sobie wybrać, dla której klasy chcemy. Tylko jest haczyk, ta broń nie jest do handlu, czyli jeżeli przypiszemy sobie ją na postać, to nie możemy z nią nic zrobić. Tak od siebie dodam, że na tym serwerze miałem grać z kolegą, ponieważ tak jak pewnie większość osób e, myślała, Mieliśmy nadzieję, że ten serwer będzie serwerem coś jak teraz na pliwach So Akademie, czyli, czyli robimy sobie postać, potem sobie to postać przenosimy. Na tym serwerze czegoś takiego nie ma. Jedyne co możemy zrobić, to jakieś tygry się monety sobie przenieść. Co nie zostało dokładnie wytłumaczone. Mamy tylko napisane, że te monety zbieramy sobie w grze i potem możemy sobie wymienić na jakieś nagrody, e, które możemy sobie przynieść na globalny serwer. Oczywiście nagrody również są na globalny serwer, ponieważ inaczej to nie miałoby sensu. I w ogóle czym ten serwer się różni od, od zwykłego. Mamy raty 100%. Przez cały okres trwania eventu. E, są super kamienie i mamy zwiększony res metinów. I tak od siebie jeszcze dodam, ponieważ grałem przez parę minut na tym serwerze jeszcze i widziałem szopki, widziałem mniej więcej co dropi, to są jeszcze przez całą grę chyba dropią jak zakonane szkatułki. Więcej rzeczy nie wiem, ponieważ szkoda było marnować czas na ten serwer. E, no właśnie ze względu na to, że nie da się przenieść postaci, bo jakby część osób na pewno właśnie spodziewała się, że tak będzie, stąd właśnie taka mała ilość osób, jaką, jaką widzicie, że jest. Ponieważ na tym serwerze mało kto gra, E, sprawdziłem sobie postacie jakie są zalogowane e, pierwszego i drugiego dnia, co zaraz zobaczycie i jest ich naprawdę bardzo mało ale to było w zasadzie do przewidzenia start serwera było o godzinie 10 ja niestety nie mogłem wtedy być i nagrać wam tego na bieżąco ale z drugiej strony m, wydaje mi się, że i tak nie było takiego huczliwego startu jak to bywa na privach czasami czyli ustalona godzina np. 19:00, i naprawdę na serwerze są tłumy, wydaje mi się, że w tym przypadku raczej raczej tak nie było, większość osób nie było, ponieważ wiecie, praca, szkoła e, ludzi ludzi wtedy nie ma ale wbiłem na godzinę 19 i sądziłem, że będzie tych osób trochę więcej, chociażby stałowym 1, bo to już jest taka godzina, gdzie wszyscy są i wszyscy, którzy chcą grać, to na pewno, na pewno grają. I przebiegłem się po 1 po M2... Yy... Przebiegłem się też do doliny, ponieważ sądziłem, że tam o tej godzinie 19, jeżeli ktoś grał od początku, będzie najwięcej osób. ale się zaskoczyłem, bo chyba nie spotkałem tam nikogo albo z jedną osobę, tak przez całą przebieżkę tą moją, więc trochę słabo. Potem poszedłem też do Shinsu, żeby zobaczyć samo Shinsowem jeden i też za dużo się tam nie działo. Shopków tam parę było na krzyż, ale ciężko na takim serwerze określać ilość online po shopkach. Wiadomo, że wszyscy już tam, wiecie, grindują, siedzą na bestach i tam level klepią. Od samego początku podobno były straszne problemy z logowaniem. Ludzie ludzi tam wywalało czy coś takiego. Były też podobno jakieś bugi na serwerze. Ludzie pisali o tym, że serwer pobugowany, więc to specjalnie też dobrze nie świadczy o tym, jak oni ten serwer przygotowali, że coś takiego się stało. Akurat PL powinien się pod tym względem w porównaniu do tych prywów wyróżniać. Jeszcze jedna rzecz, co mnie strasznie rozbawiło, że sam administrator, czyli Art napisał na forum o tym, że administracja zbonowała bardzo dużo osób na serwerze, tylko że podobno to nie były za co zbanowałeś, to powiem, że za cheaty. I podobno to nie były takie zwykłe bany, czyli, czyli tak jak jest na PL, dostaniesz masz cheaty i dostajesz perma i ciebie nie ma. Podobno dawali shadow bany takie, czyli ludzie pisali, a ludzie pisali właśnie, że nie można było kupić potków handlarki albo rozmawiać z NPC-kami. Co w ogóle jest komedią, bo w tej sytuacji Potem zobaczycie ranking, który jest i tak śmieszny, ale oni sobie jeszcze dodatkowego podbili, ponieważ jeżeli zbonowaliby postać, ona by w rankingu już nie widniała. W tej sytuacji postać na serwerze jest, tylko jest jakby ograniczona. I ktoś, kto wejdzie do rankingu, zobaczy sobie graczy online, trochę lepiej sobie pomyśli o serwerze. I ciekawi mnie, i ciekawe co wy o tym sądzicie, ile obstawiacie, ile, ilu by było graczy, gdyby pobanowali wszystkich cheaterów, którzy wbili na ten serwer i i cheatowali właśnie. To jest strasznie ciekawe. No i tak, zestawiając tą ilość online z celem serwera, czyli zabójstwami ludzi, no jest lipa straszna. Na serwerze nikt nie gra, czyli tego zadania nie można wykonywać. Art też pisał o tym, że będą banowali graczy, którzy sztucznie sobie nabijają to osiągnięcie, czyli zabójstwa. Tylko, że ciekawe, czy oni to faktycznie pilnują. Znaczy, pewnie nie ma problemu. Słuchajcie, jak jest online 20 osób, to ciężko, żeby żeby GM się nie teleportował i nie sprawdził, czy ktoś się tam nie nabija tych punktów. No i szkoda w sumie, że tak zrobili, bo nagroda naprawdę fajna. Teoretycznie fajnie byłoby zagrać, ale nie wiadomo, czy ktoś ISA nie walnie, wiecie? Czy ktoś ma naprawdę wybojową wyobraźni i walną na przykład y, dwie 3 stówki w Isa. Na serwerze, który będzie otwarty parę miesięcy tylko. Do listopada, znaczy do, listopad... do, do stycznia, więc ciekawy, strasznie temat. No i co ja o tym sądzę? No. no nie będę słodził lipa w chuj. No tyle mogę powiedzieć, bo serwer. Naprawdę miałem pewne plany z tym serwerem. Oni ogłosili to chwilę wcześniej, tak naprawdę przed otwarciem, że nie będzie można ich przenosić. Art wrzucił to. FAQ na, na forum i tam już wyczytaliśmy wszystko. No i tam rozwiązał wątpliwości wszystkie. No i gdyby nie to, gdyby się dało jakoś przenosić te postacie, albo chociażby EQ, wiecie, mogli pomyśleć na ten temat jakoś bardziej. Mogli to w pewien sposób ograniczyć. Ym, robi się, wiecie, jakieś na przykład ząbki musi skończyć czy coś. Oczywiście tu są raty większe, prawda? Łatwiej się zdobywa wszystko, więc mogłoby to założyć balans. Ale można się pomyśleć, nie wiem, przenosić itemki do pewnego levela, albo na przykład o połowę uciąć. Yy... Nie wiem, czy można wciąż ci tańki do połowy wyssać, albo cofnąć je jakoś, albo połowę Yang przenieść. Zrobili te, te gry się monety. Nie wiadomo, co to tak naprawdę będzie znaczyło. I na tym się kończy w sumie jakiekolwiek korzyść z grania na tym serwerze, dlatego nie dziwię się, że po prostu ludzi nie ma. Ja sam na tym serwerze nie będę grał, chociaż miałem. Trudno się mówi, nic na to nie poradzimy. Także słuchajcie, to będzie na tyle. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie o tym serwerze. Jak te sprawy się mają według Was. Bo mi się wydaje, że Game, Gameforge się strasznie skompromitował tym wszystkim. I wydaje mi się, że na następny serwer dużo osób nie wbije. Mi się wydaje, że część osób nawet już oleje temat, oczywiście, post na temat kolejnego serwera, coś takiego. Strasznie szkoda. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.